Siemanko, siemanko, Samy Cafol z tej strony. Witajcie na moim kanale. Dziś rzecz nieoczywista, mianowicie Brickshead, Sknerusa i Siostrzeńców. Zapraszam serdecznie na film. Co tu mamy? Pudełeczko prezentuje się w taki sposób. Trochę jest sfatygowane. 340 klocków w środku i aż 4 postacie z, no tak naprawdę, mojej ulubionej serii Disneya, czyli Donald Duck, Kaczor Donald i jego historię, wujaszek oraz siostrzeńcy. Także co, jedziemy z tematem i zobaczymy, co jest w środku pudełka. No to dobra, dobieramy się do tego pudełka, no popatrzcie, trochę sfatygowane, no ale cóż. Przecinamy plomby. I zobaczymy, co tam się w środku znajduje. Mamy woreczki z numerem 1 i z numerem 2. Instrukcja. Tutaj do siostrzeńców osobno, a tutaj do Sknerusa. Dobra, zabieramy się za składanie. No i mamy złożonych naszych siostrzeńców oraz wujka Sknerusa. Prezentują się naprawdę zacnie, szczególnie dzięki temu, że kolorystyka jest tutaj naprawdę bardzo fajna. Oni w wersji angielskiej oczywiście to od lewej, czyli Huey, Dewey i Louie, a w wersji polskiej ja ich znam jako Hyzia, Dyzia i Zyzia. Siostrzeńcy byli, no, siostrzeńcami Kaczora Donalda, a dokładnie synami siostry Kaczora Deli. Za wiele o niej w komiksach nie mamy nadmienione, jednak wiemy, że opiekę nad nimi właśnie sprawował Kaczor Donald. No, tutaj główną konstrukcją jest Sknerus. Przyjrzyjmy się mu nieco. Mamy okularki, mamy wspaniały cylinder. Tutaj spójrzcie na druk na briku. 2:1, no świetnie wygląda. W rękach ma laskę, z tego też był znany. Całkiem przyjemne. Z boku mamy tutaj pióra. Z tyłu standardowo mają ogonek. Fajnie, fajnie to się prezentuje, naprawdę dobrze to wygląda. Okularki, podstawa jest zrobiona w ten oto sposób. No i jak przystało na Sknerusa, naprawdę wygląda świetnie. Zacznijmy od Hyzia. Hyzio czerwony. No i tutaj każdy z siostrzeńców wykonany jest w ten sam sposób. Jednak ma to swój urok, gdyż z komiksów i z adaptacji filmowych także znamy ich. Tylko różnili się tak naprawdę kolorami swoich ubranek i czapek. Mamy Hyzia. Mamy Dyzia i Zyzia. Ogonek każdy ma taki sam. Czapeczka. No i co? Ja się bardzo cieszę, że są w mojej kolekcji, bo naprawdę konkretnie będą wyglądali, mówię, razem z na przykład kaczką Daisy, z kaczorem Donaldem czy z Goofym i Plutem. To by było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Louie, Huey i Dewey oraz Sknerus McQuatch podobali wam się. Ja osobiście uwielbiam te kaczuchy i całą historię Kaczogrodu, także ja jestem zachwycony, a wy dajcie znać, co sądzicie o zestawie, jak i o całej serii Brickheadów. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!